Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Muszę się przyznać Państwu, że miałam problem, czy w ogóle zajmować się tym tematem, bo wiadomo, internet to jest taka wartka rzeka, ale czasami na tej rzece pojawiają się takie strumyczki ścieków i w tych ściekach wypływają bardzo brzydkie rzeczy. I właściwie powstaje pytanie, czy udawać, że się tego nie widzi, czy w jakiś sposób to skomentować. I chyba jedną z takich brzydkich rzeczy jest to, co się wydarzyło ostatnio, jeżeli chodzi o wypowiedź pewnego literata. Nie będę tutaj wymieniała nazwiska, żeby nie dokładać swojego, że tak powiem, wsparcia w publicity jego osoby, ale porozmawiamy o tym, czy można publicznie znieważać prezydenta, dlatego że w polskim kodeksie karnym w dalszym ciągu istnieje artykuł, który przewiduje sankcje za publiczne znieważenie głowy państwa. No i właśnie w przypadku naszego literata prokuratura wystąpiła z aktem oskarżenia do sądu i porozmawiamy o tym z prawnikami. Pan mecenas Marek Markiewicz i pan mecenas Piotr Urbanek są dzisiaj moimi państwa gośćmi. Dzień dobry. Proszę państwa, opowiem pokrótce, co się wydarzyło. Otóż bardzo zbulwersował się nasz literat wpisem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który złożył gratulacje Joe Bidenowi jeszcze przed zaprzysiężeniem, z pisem, który gratulował Joe Bidenowi udanej kampanii prezydenckiej. I Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom relacji z USA. Czekamy na nominację kolegium elektorskiego. No i pan literat postanowił odnieść się do tego wpisu w dość dłuższym niż tweet prezydenta fragmencie i powiedział, co myśli na temat całego tego wydarzenia związanego z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a na końcu napisał: Joe Biden jest 46. prezydentem USA. I tutaj proszę o wybaczenie prezydenta i państwa, dodał: Andrzej Duda jest debilem. No i właśnie jeden z obywateli poczuł się urażony tym, zgłosił do prokuratury ten wpis pana literata. No i się okazało, że prokuratura przygotowała akt oskarżenia i wystąpiła do sądu, przekazała ten akt oskarżenia do sądu i sprawa stała się głośna. Nasz literat stał się bohaterem tej części opinii publicznej, która nienawidzi prezydenta Dudy, która nie może wybaczyć, że dwa razy wygrał wybory prezydenckie. No a z drugiej strony jesteśmy my, którzy uważamy, że tego typu retoryka w debacie publicznej nie powinna mieć zastosowania. Ale zapytajmy o to, jak to wygląda ze strony prawnej. Panie mecenasie, ten artykuł, no, chyba jest trochę anachroniczny. Francuzi się go pozbyli po wyroku Trybunału w Strasburgu, kiedy prezydent Sarkozy wygrał z rolnikiem, sąd ukarał rolnika za obrazę prezydenta Sarkozy'ego, a Trybunał w Strasburgu uznał, że nie miał racji francuski sąd i że jest to pogwałcenie 10 artykułu konwencji europejskiej, który mówi o wolności wypowiedzi. Jak to jest? Czy to jest anachroniczny przepis, który każe karać za znieważenie głowy państwa? I czym można znieważyć głowę państwa? Kto? Pan mecenas Markiewicz, przepraszam. Mówiłam na początku. Zacznijmy od tego, że zakazane jest znieważanie każdego człowieka. Od tego trzeba zacząć. Jest przepis w kodeksie karnym 216, który zabrania zniewagi, czyli szczególnie dotkliwego w formie poniżenia drugiego człowieka, w formie właśnie, poprzez wyzwiska, poprzez deprecjonowanie jego wartości. Jest drugi przepis, 226 kodeksu karnego, który zakazuje znieważania funkcjonariusza publicznego albo konstytucyjnego organu i powiada, że kto znieważa w związku z pełnieniem funkcji taką osobę, podlega karze ograniczenia wolności. Wreszcie jest trzeci przepis, ten, o którym mówimy, 135 artykuł kodeksu karnego, który powiada, że kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczpospolitej, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I pytanie tylko, ja rozumiem, jest takie, czy powinien istnieć specjalny przepis dotyczący prezydenta, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby akurat prezydent był jedyną postacią w państwie wyłączoną z zakazu znieważenia, bo na to tak spójrz. No ale prawda? Panie mecenasie, jest przepis, który również mówi o znieważeniu funkcjonariusza publicznego. Prezydent jest funkcjonariuszem publicznym.
No to właśnie rozmawiamy tylko o tym, czy warto jest utrzymywać jeden przepis dodatkowo, czy przyjąć zasadę, że wszyscy ludzie są chronieni przed zniewagą. I teraz no, są dwie koncepcje. Jedni powiedzą, że ochrona majestatu państwa to jest taka instytucja, która sięga cesarstwa rzymskiego. Crimen lese majestatis to była zbrodnia obrazy majestatu w cesarstwie rzymskim, za którą sądzono nie znieważenie cesarza, ale za zdradę państwa. To było to samo, bo przyjmowano, że cesarz uosabia majestat państwa. I u nas to funkcjonowało także przez całą pierwszą i drugą Rzeczpospolitą. Przecież był przepis, który zakazywał podnoszenia ręki na króla i do dzisiaj znamy nazwiska Piekarskiego, który jak na mękach tam bredził, ale zamachnął się czekanem na króla i za to został rozerwany końmi na cztery części, prawda? A potem prochy jego wystrzelono z armaty. Znamy także Walentego Łukawskiego, który w 71 roku zamachnął się, uczestniczył w porwaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego. I nie dlatego, żeby ci królowie byli tacy ważni, tylko że przyjmowano założenie, że król uosabia majestat Rzeczpospolitej. I prawdę powiedziawszy, przez pewien czas likwidowano w Polsce na przykład urząd prezydenta, powiadając, że to jest przeżytek dawnego ustroju, ale potem ten urząd przewrócono. I teraz jest pytanie, czy prezydent ma cokolwiek wspólnego dawniej z monarchą? No troszkę ma, powiedzmy sobie szczerze, bo jest czysto formalnie uosobieniem państwa, podlega różnego rodzaju przywilejom i zależy od tego, jak na to patrzymy. No dobrze, panie mecenasie, dobrze, skończmy ten w takim razie historyczny, bardzo interesujący wywód i wróćmy do tego, co się teraz obecnie dzieje. I chciałam poprosić pana mecenasa Urbanka o opinię, ale zanim poproszę, to chciałam pokazać państwu, bo nagłośnienie tej sprawy, no uwolniło kolejny, że tak powiem, nie chcę używać słowa ściek, bo byłoby to niegrzeczne w stosunku do osób, o których będę mówiła, ale kolejne bardzo, powiedziałabym, ordynarne komentarze, komentarze, które właśnie uwłaczają godności prezydenta. No tutaj na przykład Marek Berka zastanawia się właśnie, czy przed sądem będzie trzeba było wykazać, czy głowa państwa przed sądem będzie musiała wykazać, że słowa pisarza mijają się z prawdą. No tutaj w podobnym tonie były dziennikarz TVN-u, jak to udowodnić, że to jest prawda. No a już poseł Trela z Lewicy przechodzi wszystkie granice, ponieważ umieszcza hashtag, który państwo właśnie teraz na niebiesko widzą na tym. Oprócz tego BBC, The Guardian, a nawet, proszę państwa, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie mówiąc już o pewnym profilu sportowym, ukazuje się informacja o tym, o czym właśnie mówimy. Panie mecenasie, zwracam się do Piotra Urbanka. No, można powiedzieć, że zadziwiająca jest sprawa zgłoszenia tego przez osobę prywatną do prokuratury, bo ja już sobie wyobrażam ten proces sądowy. Jak to będzie od strony, powiedziałabym, prawnej taki proces wyglądał? Ktoś ma udowadniać, że prezydent Duda nie jest tym, o co go oskarża literat? To znaczy tak, po pierwsze, to kierowanie aktu oskarżenia w tej konkretnej sprawie to jest trochę jak strzelanie z armaty do wróbla. Problem jest dużo szerszy i o tym wspominał pan mecenas, przede wszystkim na gruncie poprawności języka polskiego, szacunku do drugiego człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ten zwrot, który był użyty przez autora, dotyczył wykonywania przez pana Andrzeja Dudę urzędu prezydenta, czyli per saldo, no, spełnia, że tak powiem, przesłanki tej normy prawnej. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Ja przepraszam, tak głęboko wchodzę w szczegóły, ale to a propos tego udowadniania. Ten zwrot, cytuję, debil, to jest stary element nomenklatury lekarskiej, która odnosiła się do stwierdzonego przez uprawnionego lekarza poziomu umysłowego.
Dwunastolatka mniej więcej, tak. Dokładnie tak. Od tam 30 paru lat jest już, z tego co kojarzę, inna nomenklatura. I teraz tak, na gruncie prawnym, no myślę, że oskarżony nie ma żadnych szans, żeby udowodnić znaczenie tego słowa sprzed 30 lat. Z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to po pierwsze aż tak bardzo obraźliwe co do osoby, biorąc pod uwagę postęp języka polskiego w kierunku, no nie ukrywajmy, chamstwa po prostu, zwłaszcza w dobie internetu, a z trzeciej strony to mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę ścigamy osobę, która się wypowiada publicznie w ramach ogólnie przyjętej takiej liberalnej wykładni Unii Europejskiej, słusznej krytyki. I teraz dochodzimy do sedna. Do którego momentu słuszna krytyka urzędującej głowy państwa, ewentualnie osoby publicznej, jest słuszna i w jakich konwencjach ona powinna funkcjonować? I myślę, że na gruncie polskiego prawa powinniśmy sobie to już dawno uregulować. Zresztą sięgając niedaleko pamięcią, na ten temat toczy się dyskusja od ponad 2 lat na kanwie różnego rodzaju incydentów, przede wszystkim w internecie. I ja bym oczekiwał od wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim od prokuratora generalnego, podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która już miała być podjęta dawno, żeby na gruncie prawa, nie tylko karnego, doprecyzować granice dopuszczalności. I również bym oczekiwał, żeby w ramach tych zaawansowanych, mam nadzieję, prac, również objąć tymi pracami sławetny artykuł 212. Bo jeżeli mówimy o obrażaniu, znieważaniu godności osobistej, jeżeli mówimy w zakresie słusznej czy niesłusznej krytyki, to również powinniśmy bardzo głęboko się pochylić, jak ta krytyka powinna być obwarowana, tak żeby nie naruszać przypisanych prawem cech godności osobistej danego człowieka, godności do imienia i różnych innych praw przypisanych każdemu człowiekowi, które podlegają ochronie. Panie mecenasie, zwracam się do pana mecenasa Markiewicza, ale no wyobraźmy sobie, no nie mamy sobie co wyobrażać, bo ten akt oskarżenia trafił do sądu, więc na pewno odbędzie się proces, ale mamy już wiele przypadków takich, że w przeszłości były skazywane osoby za zniewagę głowy państwa, słynna sprawa Antykomora, czy pewnego rolnika i tak dalej, i tak dalej. Parę przykładów można by było wymienić. Co prawda na pracę społeczną, nie na więzienie, ale były takie wyroki skazujące. Ale z drugiej strony mamy ostatnio wyroki, orzeczenia sądu, które bardzo rozszerzają granice wolności słowa i odpowiedzialności za słowa. Okazuje się, że określenie partii politycznej mafią nie jest przestępstwem czy tam wykroczeniem. Określenie propagandy, określenie działalności telewizji publicznej jako propaganda goebbelsowska nie jest przestępstwem. Więc łatwo sobie wyobrazić, jak ewentualnie taki proces mógłby się potoczyć. I co, biegli będą powoływani, którzy by ocenili stan świadomości prezydenta? Przecież to jest... Musimy oddzielić dwie rzeczy. Czym innym jest zupełnie prawo do krytyki i artykuł 10 ustęp 2 konwencji o ochronie praw człowieka, który mówi o dyskursie publicznym, o takich cechach, które mogą poniżyć i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tak się dziwię troszkę Markowi Belce. Przecież człowiek, który znieważa i staje przed sądem, to on nie musi udowodnić, że prezydent jest czy nie jest debilem, tylko on jest sądzony za to, że używa terminu, który jest powszechnie uważany za znieważający. Nikt nie będzie badał tego, czy prezydent jest debilem. I to, co pani redaktor powiedziała, jest kluczowe w tej chwili. Bo jeżeli sąd w Płocku powiada, że Matka Boska z aureolą naklejana na ubikacji, to nie jest naruszanie dóbr osobistych, to być może jakiś sąd za chwilę powie, że nazywanie prezydenta albo Marka Belki idiotą, albo debilem nie mieści się w kategorii dopuszczalnych zachowań, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od czasu niestety tym pesymistycznym Lepera. Tym pesymistycznym wnioskiem pana mecenasa Markiewicza musimy skończyć, proszę państwa. No to
jest dziwne, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że internet jest okrutny, jest ordynarny, jest wulgarny i nie z takimi inwektywami politycy, a także prezydent Andrzej Duda się na tych, w tych wpisach spotykali. I robienie z, chyba z tej sprawy takiego publicity dla pana pisarza jest dziwne, bo pisarz wypowiada się w sprawach polityki zagranicznej, nie wie, jakie są podstawy takiego wpisu, co powodowało prezydentem. To tak samo, jak ja bym powiedziała, że pan literat, nie czytając ani jednej jego książki, jest grafomanem. I zakończmy w tym momencie. Autorytet Pana Boga, nie liczy się jakikolwiek autorytet, to ja mogę zaświadczyć, że w sądzie karnym ludzie pokornieją trochę. I być może zobaczymy, to jak to się potoczy. Dziękuję bardzo. Pan mecenas Marek Markiewicz, pan mecenas Piotr Urbanek byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję, a my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.